Northern Russia. This is where the trail of breadcrumbs ends. Audio Jungle. Audio Jungle. Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Battlefielda 4. Dzisiaj, moi drodzy, gramy sobie znów na mapie z dodatku Ostateczna Rozgrywka, na mapie Kryptonim Młot. Taka dosyć dziwna nazwa, aż sobie musiałem zapisać, ponieważ na pewno bym zapomniał. To jest bardzo fajna, klimatyczna, tak jak poprzednio zresztą, mapa. Już mam tutaj jakiś miotacz, ale chyba i tak nic nie ubije, bo... Ani wroga na horyzoncie. Ani jednego, nie? No dobrze, znowu sobie gramy M416. Znowu, Hubianko, znowu grasz M416, już ostatnio grałeś. No to już tak, moi drodzy, gram sobie znów M416, ponieważ to naprawdę bardzo fajna broń. No i zresztą usprawiedliwiam się cały czas z tym samym, bo kiedyś Bruce Lee powiedział taki bardzo fajny tekst, takie bardzo fajne słowa. Cytuję. Nie boję się przeciwnika, który zna 1000 ciosów. Boję się przeciwnika, który 1000 razy ćwiczył jeden cios. Otóż chodzi o to, że co z tego, że będę cały czas zmieniać broń, skoro jeśli będę miał jedną broń stałą, to opanuję ją do takiej perfekcji, że nikt nie stawi mi oporu. Ale... Opór oporem, ale zbliżamy się powoli do wroga. Sobie wytestujemy tutaj tego robota. O kurde! No i oto i to. Trochę nieostrożny tutaj byłem. Byłem przekonany, że wroga nie ma. A tutaj zgon. ACWR. Bardzo fajny karabin. Oni gdzieś mnie tutaj zabili, no. Mógłbym się cofnąć. Teraz będę ostrożniejszy, ponieważ... wiem, na co uważać. No, gdzieś tutaj będą. Aha, aha, aha. No nie, no. Nie mogę w siebie wymierzyć, bo... dwójnik nie pozwala mi. A tam już są nasi, spoko. Dobra. Oznaczony był, to od razu go odnaleźli. Tutaj snajper się krył. Teraz go nie widzę. Pewnie się skampił. Oto i to. Tam będzie ziomek jakiś. Wychyl się, dawaj, dawaj. Daj mi szansę. Chyba nie bardzo. Gram na normalu sobie. Poprzednio się bawiłem na hardkorze i było fajnie, ale... normal też jest spoko. Dla mnie to naprawdę jakiegoś... snajperem szczególnie jest fajnie się na hardcore bawić, ale... aha. Nie! O, widziałem go tam. Ale to mnie zmyliło, że po prostu przeciwnik strasznie tam jakiś był jeszcze... o, no patrzcie, trzech snajperów tutaj łazi. No, a potem się dziwić. Dobra, nie ma co. Przyjmujemy punkt. W sumie to dawno nie grałem i strasznie... aha. Okej, udało się ubić ziomka kolejnego. Uwaga, cel Echo jest pod naszą kontrolą. Dobra, bym zmienił pozycję, bo tutaj naprawdę jestem taki niebezpieczny. A oni zaraz tutaj będą przybywać i będą musieli się zemścić na mnie. Dobra. Kampimy, kampimy. Odrobiłem swoje dwa zgony. Teraz dwoma sukcesami. Bardzo fajnie. Bo nie jest fajnie grać, jak się tylko ginie. Dobra, o, tutaj zaraz jakieś widzę już na mapie. O, chwilę bym poczekał dłużej i byłby mój. I byłby mój, ale no niestety.
Nie zawsze jest tak, jakby się chciało. O, proszę bardzo, jak tam... Tu wszystkich straciliśmy cel Foxtrot! Straciliśmy. Cel Foxtrot, tam czołg nasz dobił. To jest ten czołg, który się porusza na... tych futurystycznych sposobach. Gdzie on tam będzie, co? Tam tak na ślepo trochę strzeliłem. Liczyłem, że... Oho! Pędzi jakiś tam na skuterze. Łe, tam zmiażdżyli go. Dobra, bierzmy skuter. Fajnie sobie biały zrobiłem, zobaczcie jak ładnie wygląda. No, piękny jest, piękny jesteś. Chciałbym taki naprawdę, bo przydałby mi się w sumie. No, bo teraz to za bardzo by się nie przydał, bo śniegu nie ma. Ale na ogół, jakby śnieg był, to byłoby naprawdę... Ło! Ledwo, ledwo. Ale to miałem farta takiego tutaj, bo widziałem na mapie go po prostu i... To mnie ocaliło. Dobra, czyżby tutaj... Super. A wy patrzycie na mapę? Czekam. Ale teraz skill! Pięknie! Bang! Tak trzymać. Tak bym mogło być cały czas. Kiepski początek oznaczał trochę... Na pewno da słaby start. A może i cały słaby mecz, a tu nie, moi drodzy, nie. Chubianko się nie poddaje. Gdzie jesteś? Na banku jakiś chodzi pod mnie. Zaraz będą wychodzić. Bo mają ten punkt przejęty. Stąd strzelał, ale chyba już padł jakiś. A. O, proszę bardzo, kolejny. Kolejny zabity. Jak staty? 6-3, no pięknie, pięknie. Trafiłem coś? Chyba nie. No przygwożdżenie nie było, ale... Nie, amunicji brakuje. Mam broń boczną tutaj. Sobie zejdziemy. Bo chcę trochę tutaj... ubić, a nie wiem czy się uda po prostu. Cel Charlie jest pod naszą kontrolą. Nikogo nie widzę na razie. W sumie to często jest tak, że jak sprawdzam tam swoje materiały i oglądam, no nie oglądam jakoś zbytnio, ale zdarza się. No nie, no w takim momencie musiałem przeładować. Akurat typka widziałem. Trafiłem go. Nic, nie ubijam, serio. Dobra, nie ma sensu to. Potrzebna amunicja, potrzebna amunicja. O, przydałaby się ta amunicja. Ktoś tam strzelał? Chyba. Ma amunicja, serio. Ma, na maksa potrzebna. Nikt nie ma? No please, podajcie amunicję. Zlokalizowałem czołg wroga, operuje na wschód od was. Ty nie, ty jesteś medyk. No, trudno, no nie ma amunicji, no. Bieda, bieda, normalnie bieda. Ty masz amunicję. Ty wyglądasz na wsparcie, ale... Dobra, oznaczamy. Pamiętajcie, że... O nie! Neutralizowaliśmy cel Echo! Ale trafiłem za 5 na piątkę. Premia za dostrzeżenie, no super, no 30 punktów razem się uzbierało, a mogłem zginąć na próżno. Nie, nie, nie poddajemy się zbytnio. Dobra, respimy się oczywiście. Jak oglądałem ogólnie filmy na YouTube'a, na YouTubie... O nie, 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 tak nie chcemy, tak? Nie, 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 nie. Tak, nie chcemy zginąć. Marnie. Widzę wrogiego żołnierza, jest na wschód od was. Do
Do wszystkich! Cel Echo został zneutralizowany! A, tam nic nie trafiłem. O, widzę kolejnego. Naprawdę ten dwójnóg totalnie się przydaje. Na maksa. Akurat teraz, nie? Ta amunicja zawsze wie kiedy braknąć. Tam typie to już HP naprawdę nie ma. No nie. Skarha? No po prostu mam pecha dzisiaj do tego Skarha. Po prostu już sobie gram kolejną rundkę i cały czas mnie ludzie zabijają ze Skarha. No, totalny pech. Nie wiem, na E, spróbujemy na E. Co tam? Trzeba ryzykować. A i tak wygrywamy. Więc zbliżamy się ku końcowi. Więc jak najbardziej spoko. Mam nadzieję, że będą się podobać wam te odcinki z Battlefielda. Nie! Jak ja nienawidzę tego, to jest po prostu masakra. W poprzednim odcinku tak samo zginąłem, chyba od razu na początku, ale nie jestem tego pewien. Ale właśnie z Bagnet to nawet chyba też to było. No tak więc, peszek. Wrażyskiego snajpera, obnaruzę. Kolejny tam. Oni tam mają gdzieś znacznik. Kurde, nic nie mogę. Ja się wydałem, oni już mnie widzą, na bank. Dobra. No to się kryjemy za tym drzewem. Szybko! Snajper już wali. O, zwycięstwo. Fajnie. Twój zespół wygrał. Przewaga ogromna praktycznie. No i akurat miałem się już z wami żegnać, więc bardzo fajnie na tym wyszłem. 70 level sobie przed chwilą dzisiaj właśnie wbiłem. Miałem 69. Okej, premia w ogóle. No i tyle, moi drodzy. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w następnych odcinkach. Nie zapomnijcie o tym, aby dołączyć do mojego plutonu. Link macie w opisie. Zaglądajcie na mojego Battleloga. Możecie razem dołączać do mnie do gry. Razem się świetnie bawić. Nie musimy się łączyć przez Skype, ale zawsze możemy sobie razem po prostu pograć. Już widziałem kilku widzów, dołączyło i naprawdę było super, więc zapraszam was. Na razie, cześć!